Trzeba pamiętać, że Mikołaj Kopernik był nie tylko wybitnym astronomem, fizykiem, matematykiem, filozofem w jakimś sensie, no bo jakby upowszechnił inne postrzeganie wszechświata i naszego miejsca we wszechświecie, ale też był wybitnym ekonomistą. My ekonomiści uważamy, był jednym z dwóch najwybitniejszych ekonomistów swoich czasów i to jest paradoksalnie wśród Polaków mało znany fakt. Wydawałoby się, że kto jak to, ale rodacy Kopernika powinni o tym pamiętać, ale nawet studenci ekonomii nie bardzo. NBP zrobił w tej dziedzinie pewien wysiłek duży, bo wydaliśmy serię Najwybitniejsi ekonomiści polscy i Kopernik jest pierwszym z tych wybitnych ekonomistów. No ale mimo tego jest tak, jak jest. Akademia Kopernikańska z natury rzeczy będzie propagować, kultywować i rozwijać te nauki, które były objęte całym tym spektrum zainteresowań Mikołaja Kopernika. W tym ekonomią. W szczególności ekonomią pieniądza. No to jest właśnie coś, co najbardziej lubimy ekonomiści, czym się najbardziej interesujemy. Izba Ekonomii i Zarządzania no, będzie się tym zajmować. No, będzie rozwijać docelowo studia programowo, dlatego że Izba jest czymś ciałem takim programującym. Studia dzienne, studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, doktorskie i tak dalej. I sama Izba jest czymś w rodzaju rady programowej. Tam się znajdują wybitni przedstawiciele o pewnym dużym już dorobku, także międzynarodowym, czyli osoby, profesorowie, którzy także są doświadczeni nie tylko życiem akademickim, ale uczestnictwem w różnego rodzaju instytucjach. No i to jest takie ciało, które dwa razy w roku, czy częściej, w zależności od potrzeb, będzie się przyglądać, czy program nauczania wymaga jakichś korekt, rozwinięciu, czy ze świata przychodzą jakieś sygnały ciekawe, bo proszę pamiętać, że połowa członków Akademii Izby to będą przedstawiciele z zagranicy, z czołowych ośrodków zagranicznych, z czołowych uniwersytetów światowych, ale także na przykład prezesi banków centralnych, którzy jednocześnie mają dorobek akademicki. Także to jest niezwykle precyzyjnie zbudowana konstrukcja, która ma zapewnić najwyższy poziom światowy i żeby studenci, doktoranci czuli, że mają do czynienia no, z tym najwyższym poziomem światowym. Tu będą profesorowie przyjeżdżać i wykładać z Princeton, z Harvardu, z Yale, no, ze wszystkich czołowych uniwersytetów świata, z Europy także.